Idziemy prosto do tego. Dobrze, dobrze. Same tych statystyk wszystko mi tu rośnie, nie? Zarąbiście. Map. No, tu 4 para punkty, 3, 4 to jest 8. O, nieźle. Tam ma bole. O, jeszcze sporo, 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 sporo. Dobra, i mamy teraz to. Boost chance resistance to jest opal. Dawaj mi to. Nice. Co nam tutaj brakuje? Increase your standing za karą rank 3. Okej, okay, dobra. Tu mamy 4. Tu jeszcze trochę widzę, spoko. Na chwileczku. Na chwileczku. Dobra, a jak tutaj to teraz wygląda? Tutaj mamy to. Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie. Co tu mamy? Bardzo ładnie. Kowal, kowal. Wyglądasz na zaprawioną w boju. Oj tak. Dobra, i teraz tak, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie zmienić tiera świata. Co to jest? Tu? Nie. Tutaj. Jela łabali mamy, dobra, to jest to. O, możemy się już przełączyć, nice. O, Grim Favor się nie resetuje. Zarąbiście. Miałam nadzieję, że będziemy mogły porozmawiać w cztery oczy. Co ci chodzi po głowie? Nie mogę czegoś zrozumieć. W piekle, kiedy nie wiedzieliśmy, na kim użyć kamienia dusz, dlaczego chciałabym to ja dokonała wyboru? Z Lilith we krwi i Mefistem w uszach nie mogłam sobie ufać. Ale mogłaś zaufać mi, rozpaczającemu dziecku? Spanikowałam. Wszystko zepsułam. Byłam pięścią naszej grupy. Zabijanie to moje rzemiosło. Donan był magiem kamienia. Lorat naszym przywódcą. A ty? Naszym kompasem. Bo zawsze kierowałaś się dobrem sanktuarium i jego przyszłością. Niezależnie od tego, jak ciężkie brzemię dźwigałaś, nic nie mogło cię złamać. Przepraszam, że cię tym obarczyłam. Jednak nie żałuję. Mimo starań Mefista, wciąż jesteś sobą. Samo to jest dowodem słuszności mojej decyzji. Masz o mnie zbyt wysokie mniemanie. Następnym razem zdecydujemy wspólnie. Dobrze, przyjaciółko? Chodź, czekają na nas w komnacie rady. Wyrozumiała. Wyrozumiała. Jaki mamy plan? Ten kamień dusz, jak każdy inny, w końcu zawiedzie.
więc musimy go wzmocnić. Czytałam o potężnym źródle energii ukrytym w zaginionym grobowcu Akarata. Dzięki niemu można by wzmocnić kamień, przerwać więź między mną a nim i uwięzić Mefista. Tym razem na zawsze. Chcesz rozsmarować ten brud po sercu Nahantu? Nie Nahantu, Królestwa Duchów. Jeden z dedykantów Akarata wspomina o przejściu w grobowcu do jego prawdziwego miejsca spoczynku, krypty światłości, gdzie unoszą się duchy. Nie. Pomagałem ci z przyjemnością, ale wybacz, nie pozwolę zbezcześcić miejsca spoczynku Akarata. Eru, taki był plan Akarata. Dał nam swoje błogosławieństwo. Co? Ale dlaczego? Rada nie sprzeciwi się woli Akarata. Poza skazaniem całego sanktuarium na zagładę, nie zaproponowano innego rozwiązania. W całym Teganze można znaleźć tabliczki powiązane z Akaratem. Być może wskażą one drogę do grobowca. Okej. Okay. Jak się trzymasz na Irel? Na razie dobrze. Ale posłuchaj. Jeśli zacznę się dziwnie zachowywać, musisz zabrać kamień do krypty. Nie oddam ci go bez walki. Będziesz musiała mnie powstrzymać i mi go zabrać. Prawdopodobnie będziesz musiała mnie zabić. Neyrelo. Nie spieraj się ze mną. Nie o to. Nie dostanę już kolejnej szansy. I wolę zginąć z twojej ręki, niż zostać wypaczona przez Mefista. Więc proszę. A Karat nie może nam powiedzieć, po prostu jestem grobując? O to samo go zapytałam. Powiedział, gdybym zaprowadził cię do krypty światłości, nie byłabyś osobą, którą musisz być, aby otworzyć do niej wejście. Co jest strasznie irytujące. Okej, okej. Okay. Czyli kolejne przygotowanie. chciałabym, żeby było jakieś inne wyjście. Jest. Zabierz ten wstrętny kamień i odejdź z Nahantu na zawsze. Ormus się nie zgadza. Chcesz opóźnić to, co nieuniknione? Wypuścić Mefista w Skos Glen? W Aranoch? W Shinsai? Powoli dusić Nahantu? Poza naszym domem też istnieje świat Eru. Musimy zrobić to, co do nas należy. Zrobię to, co muszę. Lepiej, żeby się nam udało. Już wystarczająco dużo poświęciliśmy tej sprawie. Uff. Czy świat duchów będzie okej, jeśli to zrobię? Tak jak trwało to przez całe eony, nim narodziła się ludzkość. I przetrwa przez kolejne. Nie możesz tego wiedzieć. Wiem jedno. Nie ma znaczenia, jaki przyjmie kształt. Nigdy nie mieliśmy go kontrolować. Co myślisz o planie? Ormus nie ma lepszego. A długo i intensywnie rozmyślał. Nahantu nieraz przetrwało ataki władcy nienawiści. Tym razem nie będzie inaczej. Ormus ma tylko nadzieję, że przeżyjecie, aby to zobaczyć. Okej. Okej, na Nereal poluje mężczyzna o imieniu Uriver. Jeśli przyjdzie do tego miasta, będziecie ją chronić? Oczywiście. Ormusie! Ta obsa sprowadza wojnę do Nahantu. Doprawdy, Iso? Chcesz, by wyznawcy Katedry Światłości krążyli po Nahantu bez żadnych ograniczeń? Chcesz, by Uriver mówił nam, co jest słuszne? Nie. Będziemy bronić naszego domu i tych, którzy w nim przebywają.
Nieźle. Dobra, sprawdziłem sobie przed momentem, jak dzieją się wydarzenia ten w czwórce względem trójki. 50 lat po wydarzeniach z dodatku od Diablo 3, więc tak de facto Ormus ma 80 lat. Tak mniej więcej, pierwsze połowę ponad przynajmniej, albo coś w tym deseń. Więc not bad, not bad. To ciekawe jest, co się stało ten z nami jako bohaterami z trójki. To mnie ciekawi w ogóle, nie? Te runy, które mi dałeś, co możesz o nich powiedzieć? Jest w nich zaklęta czysta esencja magii. To bez wątpienia potężne narzędzia. Lepiej, żeby trafiły w ręce kogoś kompetentnego, niż zbierały kurz w zapomnianej skrytce. A przynajmniej tak sądził Ormus. Oczywiście je ukradł. Chroniły na Hantu przed Travinkal, a teraz mogą chronić ciebie. A teraz mogą chronić ciebie. Okej, okay. A chciałeś mnie widzieć? Kurast to stare miasto. Są tu ogrody i ziguraty, ale pod nami jest wiele starszych miejsc, do których nikt nie zagląda. To podmiasto. W dobrych czasach o podmieście mało kto pamięta, ale teraz nie mamy dobrych czasów. Znikają ludzie. Wysłaliśmy kogoś, aby poszedł to zbadać. Tym kimś był doradca Siak. On także przepadł. Ormus nie prosiłby o to nikogo innego. Znajdź Siaka. Boimy się o niego. Nice. Priority quests. Dark Citadel. Teraz co to odblokowaliśmy? Nice. Bowiem usłyszeli wezwanie i wstrząsną bramami piekieł. Bracia i siostry, nie lękajcie się. Jaki jest powód tego cierpienia? Kazrom przestała wystarczać ich cytadela. Zaczęły atakować okolice. Przychodzą nocą, porywają naszych ludzi i prowadzą ich do krateru. Z każdym dniem tracimy kolejnych ludzi. Dzieci, starszych. Większość nie wraca, a ci, którym się udaje, nie są już sobą. Wysłaliśmy na pomoc naszych najznamienitszych wojowników, ale nie wrócili. Z każdą chwilą martwimy się coraz bardziej. Być może jest powód, dla którego jeszcze nie wrócili z naszymi bliskimi, ale... Proszę, znajdź obozowisko tych wojowników. Pomóż im sprowadzić naszych bliskich do domu. A czym są Kazary? To pradawne bestie. Najstarsi ludzie nie pamiętają, jak długo już tu mieszkają. Dlaczego akurat teraz postanowiły wynurzyć się z cienia? Jeśli lud Kurast nie będzie miał obrońcy, wszyscy zginiemy. Czym jest Mroczna Cytadela? W tym problem, czyż nie? Nikt tego nie wie. Tylko jeden człowiek powrócił, by o tym opowiedzieć. Uraczył nas tylko dwoma słowami. Zimna śmierć. Jako wierny sługa przekazuje. Lolikonek, dzięki za followkę. Dzięki za wiadomość, widzę ją, żeby nie było. Automot spauzował ją, ale akurat widzę. Okej. No cóż.
Straciliście kogoś? Oczywiście. Klątwa wpłynęła na życie każdego z nas. Jeśli na świecie istnieje sprawiedliwość, Kazry wkrótce zaznają naszego cierpienia. Okej. Co tu jeszcze mamy? O. To sobie piknęliśmy. Co tutaj mamy w ogóle? Undercity. To kurde jest. Halo? Co my tu mamy? O, zapieczętowane, co to kurde jest? Cieszę, jak rysuję, zaraz. O, Katarek jest świetną grą. Czekam na remake'a, którego tworzą, pichcą. Katara już nie raz zagrywam. Solsy może kiedyś się anda jeszcze do nich. Na razie jakoś nie wychodzi mi ze Solsami. Zawsze coś innego pykam. Członek Rady Kurast. Dobra. Czemu członkowie przyszli do tego miejsca? Jestem nie tylko przywódcą, lecz także uzdrowicielem. W Nahantu szerzy się choroba. Da się ją rozpoznać. Więc dlaczego nie zapisane objawie gry w tą obrzydliwą grę komputerową? Tutaj, w głębinach pod Kurast. Jeśli rozprzestrzenią się dalej. Ciężkie pytanie, wiesz? Ciężkie pytanie, może dlatego, że robię gry generalnie, nie? Nie traćmy czasu. Chodź. Tak może być. Nieważne, jak duże gówno to jest. Popekę trzeba. Popekę trzeba. Były kiedyś ludźmi. Teraz są nie do poznania. Nie, ale tak na serio to ten, to i mnie osobiście przyjemnie się jak hard gra. Ale mówię, moja opinia jest subiektywną, totalnie. Opinią. Nie jest obiektywną. Ależ miłościwy królu, niego dzisiaj panu tak, taką płytką i obrzydliwą grać, jaką jest Diablo 4. Szczerze powiedziawszy, powiem tak, w Diablo 3 ograłem około 2000 godzin w sumie i rzeździłem na całego, szczerze powiedziawszy. Problem, muszę cię jednak znowu prosić o problem był taki, że Diablo 3 było strasznie cukierkowate, nie? Diablo 4 jest w sumie taki, jaki powinno być Diablo 3. Czyli mroczne generalnie, nie? Może mechanicznie nie jest doskonałe, chociażby porównując sobie do Path of Exile. Bo tutaj nie da się zaprzeczyć, że Path of Exile jest zdecydowanie lepszy od Diablo pod kątem mechanicznym, ale no... Jakoś idzie, nie?
O co chodzi? Odsuń się. I zatkaj nos, jeśli chcesz. Może jestem głupi? Próbowałem, nie wiem, może jestem naiwny? Ciężko mi powiedzieć? Sam się zaraziłem. Muszę kontynuować poszukiwania leku. W przeciwnym razie Kurast umrze po raz drugi. Słyszysz to? Ten jad w moim głosie? Właśnie tym się staje. Plugastwem i podłością w jednym. Spotkajmy się w Górnym Kurast. Tam porozmawiamy. Kiszak przemówił, nie szanować diabła 4 i 3, oba beznadziejne, jako zwykły paść, tylko pragnę, aby pan się dobrze czas spędzał. Ulegę szczura. O kurde. A, co tu się dzieje, mora? Kiszak. A to widzę też spojrzę z widzów, co? Ze smyczy. Kiszak, gdzie ty kurde jesteś? Gdzie ty jesteś? A, zobaczymy to tam u niego. A. Pomocą rzekomych słów runicznych, które no, nie są takim ciekawym systemem, są czymś, co po prostu drobisz, zakładasz i masz, no nie? A doprowadza to do tego, że dalsze... A, gada coś tam odnośnie Diablo. Kiedy coś odnośnie Diablo? Dla wszystkich rolników królestwa. Co wiesz odnośnie dregów? Niepokojąco mało. Mieszkańcy miasta nazywają je dłonią Kahegana. Duchy je odrzuciły. Ludzie się przez nie zmieniają. Ale Kanek, żeby nie było, ja generalnie bardzo mile czas spędzam. I dobrze w sumie też. Ale zamierzam się dowiedzieć. Mówię, jakoś... nie jestem... przesączony tym jadem, że tak powiem, brzydko. Czy to jest zaraźliwe? Nie. Chyba, że za bardzo się zbliżysz. Czym jest Undercity? Kurast nie zawsze wyglądało tak jak dziś. 100 lat temu, w czasach Sankekura, Zakarum zamordowało to miasto. Chociaż patrząc... Metropolię... Ile już czasu minęło od premiery Diablo 4? Za wiele nie przegrałem. Mówię, Diablo 3 akurat więcej muciłem. Znaczna część starego Kurast. Raz? Diablo 4, ile mogę ci godzin przegranych? W sumie? Koło 250? Może coś bliżej 300? Czy niewiele, nie? Wyglądasz na sfrustrowanego. Coś jest nie tak? Nie wszystkie moje obowiązki wiążą się z Szumowinami. Służę też mieszkańcom Kurast. Muszę im pomagać, nawet jeśli ich problemy są mało istotne. Pewna rodzina twierdzi, że coś nawiedza ich dom. Zapewne wyobraźnia płata im figle, ale ktoś musi się tym zająć. Nawet kosztem cennego czasu. Spotkajmy się tam. Razem zajmiemy się tym nawiedzeniem. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy to. A, to jest z Undercity. Dobra, walić to, lecimy ten główny wątek. Główny wątek! Za dużo pobocznych. Dobra. Czysto, czysto. Potrzebuje czasu. Zobaczymy, co tu nas czeka jeszcze. Potrzebuje więcej czasu. Hmm.
Jeszcze chwilę. Dawaj. Dawaj mi mojego peta. Dobra, jak to tutaj wygląda? O. Tu coś jeszcze jest. Co to w ogóle jest? Tu jest jeszcze jakiś do tych kątów? Czy tam są te? Jakieś góry. To mnie ciekawi. O! Maka, dawaj. Gdzie są te tablety? Przykrywa je warstwa piachu. Musisz pokopać. Nie idziecie z nami? Nie tym razem. Maka, bierz tą łopatę i kop z nami. Na oddanie czci Abulanowi po jego śmierci. Czekaliśmy wystarczająco długo. Oh. Rozumiem i przykro mi. Wiemy. Przekażę to podczas rytuału. Spróbuj wyzbyć się poczucia winy, dziecko. Winny jest Mefisto, nie ty. Winny jest Mefisto. Przynajmniej nie obarczają nas, kurde, wydarzeniami. Chociaż Eru jeszcze może coś tutaj wykombinować. Zobaczymy. No mówię, na razie obstawiam tak, albo my przejmiemy kamień i Naomi zawładnie, albo jednak Nairella się poświęci do końca. A, bo coś zero. Chyba, że jeszcze coś, nie? Ewentualnie ten z tej inkwizycji ziomeczek. Takie są tutaj moje spekulacje, bym powiedział. Cokolwiek rozczytać. Że trzeba wrócić do szkoły. Archaiczny język. Spróbuję przetłumaczyć. Okay. Tutaj po raz pierwszy spotkałem Akarata. Może napisał to jeden z jego dedykantów. Ach, jest na końcu. Wspomina o podróży na północny zachód. To nasza najlepsza szansa. To gdzie teraz? No nie gadajcie, questy są kolejne. Byl. No dobra. Spopielony wojownik. Ciekawe. Potrzebuję więcej czasu. Zabij innych, by go odblokować. Tak mnie znajdzie, Giono. Noż, spadajcie kanalie tutaj mi. Demony. Co się tutaj dzieje? Moje ręce są coraz słabsze, ale serce mam silne. Chciałbym, by wróciło do Nyamoya, do duszy Teganze, by chroniło Gionę, gdy ja nie będę mógł. Nyamoyo milczy od pokoleń, tato.
Potrzebuję ciebie, nie jakiegoś rytuału.